Witamy serdecznie. Thank you.
Pozostaniemy jeszcze przez moment z muzyką Richarda Galliano. Tym razem zagramy walc w stylu New Miser, ale taki utrzymany w formie bardziej balladowym. Będzie to utwór zatytułowany Laurita. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ciekawym instrumencie, bandoneon, instrument kojarzony z Argentyną, często nazywany przez krytyków muzycznych argentyńskim akordeonem. Tak naprawdę to nie jest akordeon, bo to jest bandoneon. Instrument ten powstał w połowie XIX wieku do gry w kościele. Najpierw był używany do liturgii kościelnej, biedniejszych kościołach, które nie miały pieniędzy na organy, właśnie wykorzystywały te bandoneony. Później emigracja niemiecka w poszukiwaniu pracy pojechali do Argentyny i zabrali ze sobą właśnie bandoneony, które tak spodobały się Argentyńczykom, że dzisiaj trudno sobie wyobrazić tango bez bandoneonu. No instrument ten przypomina nam akordeon guzikowy, prawda? Speed rzędów guzików, tak jak w akordeonie guzikowym. Gdybyśmy na akordeonie guzikowym naciskali w pierwszych trzech rzędach po skosie, po kolei guziki, powinna zabrzmieć gama chromatyczna. Proszę posłuchać, czy jest gama chromatyczna. W ogóle nie ma gamy, jakieś przypadkowe dźwięki. No, próbowałem zagrać gamę naciskając guziki z góry na dół po kolei, no bo tak powinno być w logicznym instrumencie. Proszę posłuchać, czy wychodzi gama. Jeszcze gorzej. No i jak to na tym grać? To miałem problem z tym, ale na szczęście zdobyłem szkołę na bandoneon. Starą szkołę niemiecką z 1925 roku, gdzie był wyrysowany schemat guzików i podpisane nazwy dźwięków. Na początek nauczyłem się tej najprostszej gamy C-dur. Proszę zobaczyć, jak trzeba naciskać guziki w bandoneonie, żeby wyszła gama C-dur. No niestety, tak to wygląda. Niezła gimnastyka, zupełnie bez sensu. Nie ma żadnego logicznego schematu. No ale to jeszcze nie wszystko. Nauczyłem się tej gamy C-dur na otwieranie miecha. Teraz będę naciskał te same guziki. Miech zamykam. Co się dzieje? Instrument się popsuł. Na zamykanie ma zupełnie inne dźwięki niż na otwieranie. No i na tym niestety polega bandoneon diatoniczny, bo tak o nim mówimy, ponieważ na otwieranie zamykanie ma zupełnie inne dźwięki na tych samych guzikach. No a niestety ten układ nielogiczny guzików też wymaga no, sporo ćwiczenia, żeby to zapamiętać. No Heinrich Band, bo tak nazywał się konstruktor tego instrumentu, stąd też nazwa bandoneon od nazwiska Band, dla ułatwienia w lewej ręce wymyślił zupełnie inny układ guzików niż w prawej. Także tu gamę C-dur uczymy się od nowa i na otwieranie, zamykanie miecha też są zupełnie inne dźwięki. No niestety wymaga to sporo ćwiczenia, sam tego doświadczyłem, a sam mistrz Astor Piazzolla powiedział kiedyś w wywiadzie, że jeśli ktoś podejmie się nauki gry na tym instrumencie, jest wariatem. To właśnie napisał Francis Lee. Francis Lee, wybitny kompozytor muzyki filmowej. Albo taki temat. Do Love Story to również Francis Lee i wiele, wiele innych znanych, pięknych melodii. Ten pan cały czas mieszka w Paryżu. Dowiedziałem się niedawno, że pisze muzykę do nowego filmu Claude Lelouch. Mimo swojego wieku ma już w tej chwili 85 lat. Zagramy teraz jego kompozycję, może mniej znaną, właśnie wyszukałem taką mniej znaną, ale równie piękną, napisaną do filmu 13 dni we Francji. Thank you.
Każdy koncert kiedyś się kończy, także zbliżamy się do końca dzisiejszego koncertu. Graj dla Państwa Rafał Karasiewicz. Wojciech Bergander. I Wiesław Cząpka, to ja. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i na zakończenie zagramy największy przebój Astora Piazzolli. Jaki to będzie? Libertango, oczywiście.